70 lat temu nad kanałem La Manche i południową Anglią rozegrała się bitwa. Bitwa o Anglię. Nie była to jedna bitwa, nie był to jeden dzień walk, nie był to jeden tydzień. Były to ciężkie miesiące zmagań, w których decydującą rolę po raz pierwszy w historii wojskowości odegrało lotnictwo wojskowe. A w tym lotnictwie, w tej operacji brali udział również i Polacy. Polacy w polskich dywizjonach walczący o wolność Wielkiej Brytanii. Dla polskich pilotów nie był to początek wojny. Dla naszych pilotów początek wojny był 1 września 1939 roku, kiedy przyszło im się bić z przeważającymi siłami niemieckiej Luftwaffe, wspaniałego niemieckiego lotnictwa wojskowego. Polacy, polscy piloci, latali na myśliwcu PZL P-11C. Na samolocie, który w 1933 roku, na 6 lat przed wybuchem II wojny światowej, był konstrukcją wspaniałą. Był jednym z najlepszych myśliwców świata. W 1939 roku był niesamowicie przestarzałym eksponatem muzealnym. Dla Polaków ta przewaga techniczna niemieckiego lotnictwa nie była zaskoczeniem. Polacy wiedzieli, z kim będą walczyć i doskonale to robili. Niestety, losy wojny zostały przesądzone. Polacy, żeby dalej bić się z Niemcami, musieli wykorzystać do tego terytorium Francji, a potem po upadku Francji znalazło się wielu naszych pilotów na terenie Anglii. I w Anglii Polacy musieli udowodnić, że umieją latać, że chcą walczyć. Anglicy bardzo mocno w to wątpili. I Polaków Anglicy zaczęli szkolić, trenować. Na samolocie Tiger Moth, na samolocie takim trochę z innej epoki, takim śmiesznym dwupłatowcu, ale bardzo porządnej i lubianej przez pilotów maszynie. Tiger Moth, dzieło firmy de Havilland. Doskonały samolot szkolny, ale trochę z innej epoki. Ten dwupłatowiec przypominał bardziej maszyny z przełomu lat 20. i 30. Ale był dobry. Świetnie szkolił, świetnie trenował. I było to takie narzędzie pracy. Taka ławka szkolna dla polskich pilotów, którzy do Anglii przybyli. A przybyli już tam na początku 40. roku. Kiedy to nadmiar personelu latającego, którego Francja nie potrafiła zagospodarować, polski rząd emigracyjny, wtedy z siedzibą w Paryżu, przerzucił do Wielkiej Brytanii. Tiger Moth był małym i bardzo ciasnym samolotem. Do jego pierwszej czy drugiej kabiny musiał wejść dobrze zbudowany mężczyzna, ubrany w gruby lotniczy kombinezon. Było to trudne. Dlatego konstruktorzy tego samolotu ułatwili wsiadającym i wysiadającym to zadanie, robiąc takie małe drzwi na burcie samolotu. Bitwa o Anglię miała trzy lotnicze gwiazdy, trzy myśliwce. Jednym z nich był Messerschmitt Bf 109E, nazywany pieszczotliwie przez Niemców Emilem, a po brytyjskiej stronie były dwie kolejne. Koń roboczy Bitwa o Anglię, bardzo interesujący myśliwiec Hurricane i prawdziwa gwiazda tej batalii, właśnie Spitfire. W Muzeum Lotnictwa w Krakowie znajduje się wersja rozwojowa tego samolotu, pochodząca z przełomu 1943 i 1944 roku. Pamiętajmy, że samolot, szczególnie w czasie działań wojennych, długotrwających działań, cały czas się rozwija. Gdy tylko Niemcy wprowadzali w powietrze nową technikę, nowe typy myśliwców, nowe ich wersje, natychmiast Anglicy odpowiadali na to kolejną modernizacją Spitfire'a, a samolot na to doskonale pozwalał. Bitwy, wojny wygrywają nie tylko wspaniałe samoloty, wspaniałe czołgi i ludzie je używający, ale wojny też je wygrywa drobiazgami, ale w cudzysłowie. Takim niby drobiazgiem, który pomógł Niemcom przegrać bitwę o Anglię,
był brak pod Messerschmittami podwieszanego dodatkowego zbiornika paliwa, który pozwoliłby tym samolotom na dłuższe operowanie nad południową Anglią. Anglikom za to w walkach z niemieckimi metalowymi samolotami niesamowicie pomogła amunicja zapalająca specjalnej konstrukcji używana przez karabiny maszynowe Hurricane'ów i Spitfire'ów. Polacy w bitwie o Anglię latali w dwóch dywizjonach myśliwskich, polskich dywizjonach, latali na myśliwcach angielskich Hurricane, latali również Polacy w polskim dywizjonie bombowym na samolocie lekkim bombowcu Fairbattle, ale również polscy piloci spotkali się ze Spitfire'ami, ale ci tylko, którzy latali w dywizjonach brytyjskich. Bitwę o Anglię podsumował doskonale premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill słowami. Po raz pierwszy w historii tak wielu zawdzięcza tak wiele tak niewielu.